No, dzień dobry, witam, cześć. Słuchajcie, dobry wieczór zasadniczo. Szybka misja jakaś poboczna, żeby nie było, że nic nie wrzuciłem. To robimy oczywiście kontynuuj i wybierzemy sobie jakąś nową misję Oto bajka. Dawno, z dawno, Widma Wolności. czasach przed Tatakraszem, Militech wybudował sobie w Tak po sekrecie prostu. podziemne miasto w mieście. Podziemne miasto w mieście. Dobra, znajdźmy sobie jakieś fajne. O, widzicie, to jest to zadanie, które ostatnio ukończyliśmy. Znajdźmy jakieś sobie fajne, krótkie zadanie. Zadzwoń do Rida, nie, bo to jest, słuchajcie, O. Odpowiedz na wiadomość do Arona. A Aaron właściwie to jest, nie? Aaron, tylko Aaron. Co tu jeszcze? Dostań linę. O! Może to zrobimy. Co? To będzie fajne ten. Będziemy musieli wydostać tą babeczkę. I to jest niedaleko. I Gida. Znowu będę miał problem, żeby tam wliźć, nie? Pewnie. Co, nie obróciłem sety? Dobra. Coś ze sterowaniem myszki nie zrobiłem? Mam wrażenie, że czułość myszki jest jakaś dziwna. Tydzień mnie nie była, ten mi mówi, że znalazł kogoś na moje miejsce. I tak nienawidziłaś tej roboty. Albo coś dzisiaj nie mam wyczucia, może nie wiem. Albo coś zmienili, że to się tak dziwnie obraca? Nie wiem. No strasznie dziwnie mi myszka chodzi tutaj. Sprawdzam te czułości, ale. Co to? Dobra, jak tam wliść w ogóle? No strasznie tej, no strasznie czułość mam z zrąbaną. Jakąś górą się tam przechodzi, czy tu jest gdzieś winda? Dobra, tamtędy. Szary jak zwykle się zgubił, to najprostsze lokacje, a Szary potrafi się zgubić, nie? No ale to jest normał, Szarego, no, nie oczekujcie się. Widzisz, co? Ale paza. Pazy w tym mieście są niesamowite u ludzi. Jeszcze wyżej. No i dobra. Ale syf, jak po włamaniu. Trzymaj palec na spuście. Siedź na dupie i jedz mi mordy. Trzeba myśleć. Ile jeszcze chcesz mnie tu trzymać? Tylko nie mi poodpadały szansowki. Ludzie z wytwórni już nie szukają. O chuj tu chodzi? Dokładnie, o chuj tu chodzi. Ten wyrok trzyma mnie pod kluczem jak chomika. Bono? Aha. Ja jestem Lina Marina, księżniczka Doktał. No właśnie widzę. Wyciągnij mnie stąd, a może dam ci się zaprosić na kolację? To twój szczęśliwy dzień. No już bolec. Biegać mi się na cycki, tylko daj w łeb temu fagasowi i wieź mnie do domu. Zamknij się, głąbie! Jakie tu są opcje? Ten typ w kabinie to Tul, mój kumpel i wspólnik. A mnie się wydawało, że my mamy pojebany układ. Ej. Chodźmy na górę, zanim on się rozkręci. Wszystko ci wyjaśnię. Dostałem robotę, żeby uwolnić Linę. Kontrakt skierował mnie tu, do Brainporium. A nie widzę nikogo innego pod kluczem. Kurwa! Musiał podrzucić zlecenie fikserowi, zanim odciąłem mu połączenie. Przecież z miejsca widać, że to lipta fucha. Czy on ci wygląda jak Lina Malina? Masz 5 minut, żeby wyjaśnić mi, co tu się odpierdala. Wyrobię się w 3. Chodźmy na górę. Powinnam zacząć nagranie, do kurwy nędzy!
Rozdupczysz mi zasięgi! Jakie zasięgi? O co chodzi? No ładne jaja. Tul jest fanem Liny od dawna. Śledzi na bieżąco wszystkie jej nagrania. Mhm. Parę dni temu mieliśmy skok napięcia w sieci, kiedy był podłączony do projektora. Wiesz, jak to jest w Dogtown. Kopnęło go po synapsach i Braindance wkręcił się trochę za mocno. Usrało mu się, że rzeczywiście jest Liną. No i odtąd zachowuje się jak ona. Skoro już wlazłeś na ten pierdolnik, to może miałbym dla ciebie małą robótkę. Rzeczywiście dziwna sytuacja. Ale co mi do tego? Nie jestem Reaperem. Co do ciebie? Dobrze zapłacę, jeśli załatwisz dla mnie jeden drobiazg na mieście. No i? Alina? O to, żeby skapitalizować obecny stan rzeczy, kumasz? Nie. Sklep ledwo ciągnie, nasze nagrania się nie sprzedają. Masz pojęcie, ile płacimy za wynajem? Ta pieprzona głowa wygląda zajebiście i ściąga wzrok. No, ale nie czarujmy się, w Dogtown nie ma ludzi z pieniędzmi. Twój kumpel stracił kontakt z rzeczywistością, a ty chcesz na tym zarabiać? No. Błagam. Czy ja u ciebie zamawiałem szkolenie z etyki w biznesie? Nie dramatyzuj. Ja muszę zostać stulem. Pilnować, żeby mi się tu nie zabił albo czegoś nie porozwalał. Ty pojedź po Linę i ściągnij ją tutaj na nagranie. Zrobimy kolab pod tytułem Lina spotyka sobowtóra. Aha. Takie buty. Tak, to sobie wymyśliłeś. Content na odcinek, a sklep promocję i followersów. Win-win. Dobra. Dobra. Szybka akcja. Linę. Potrzebuję tylko jej adresu. Wysyłam. Jak nagranie wypadnie fajnie, odpalę ci coś ekstra. To kuloodporny plan. Co może się nie udać? Co to za osóbka? Ta cała Lina. Kręci braindance. Akcyjny content w landrynkowym opakowaniu. Wozi się z gangiem, pieprzy z DJ-ami, ćpie designerskie dragi i truje z automatu po karoserii drogich aut. Mhm. No to fajnie. Temu biedakowi trzeba pomóc, a nie filmować go jak małpę w zoo. Jak byś się do tego zabrał? Odezwij się może do Reapera. Albo do kogoś, kto zna się na braindance'ach. Zobaczmy, czy nam coś wyszło w zadaniach. Jakaś... Judy? Może coś? Mhm. Jeszcze Wiktor jest. No dobra. Coś tam się dowiedzieliśmy, nie? No, może tak zrobimy. O, widzicie? Tak zrobimy.
To prywatna kolekcja Tula? Nie, to nagrania wymagające konserwacji. Tul miał się nim zająć. Nie, no jasne, no się nie przejmuj. No może coś tu znajdę, no co? O, pompa! Nie, no jasne, no się nie przejmuj. No nie przejmuję się tam, ale może coś, właśnie nie wiem, czy coś znaleźć? Wypuścisz mnie wreszcie? Czy przyszedłeś sobie zwalić? Klucza nie mam. No to zasuwaj po niego, peonie! Ciekawe, czy rzeczywiście coś tu znajdę? O, ciekawe. Hayley, no, śledzę twoją karierę od samego początku, od tych wariackich, amatorskich brain dance'ów z bikerami z Badlandów. Mam za sobą trudny okres, życie mocno dało mi się we znaki, tylko w twojej skórze mogę odpocząć. Dzięki za świetny content. Wiem, że wkładasz w te nagrania całe serducho, oddany fan Edgar Tull. Urocze. Teraz żałuję, że wyrzucałem listy od fanów. Napisane odręcznie i od serca. To chyba było dla niego ważne. Edgar, ty tak na serio? Po co ten cyrk? Jaki kurwa Edgar? Naćmałeś się? A, może trzeba nim mocniej wstrząsnąć? Wrócimy do tego. Może jeszcze coś znajdziemy. Tak pokazuje, jakbyśmy tu gdzieś mieli iść. Może teraz tu coś znajdziemy. To samo, nie? Czyli co, czy jednak nam zostało. Aha, odwiedzić Linę. Dobra, próbowaliśmy, ale się nie udało. No to ci da. Mamy tu gdzieś teleporty? No niby tutaj, nie? Przecież tam też jest blisko. Ciągle coś spada, coś wybucha. Bo się naparzają tam. To ostro. Dobra, tędy zejdziemy, tędy chyba. Atak, kolejny atak. Się tam nie będę na tym spuszczał. Tu maluje ta 300 metrów, zaraz będziemy na miejscu.
Krótka i przyjemna misja. Biegaj, biegaj. Nie wiem, co tu się stało z tą myszką, ale to nie jest ta czułość. Wkurza mnie to, wiecie, ale... Nie chcę tu teraz grzebać. Uważaj! Weź ich stąd wymieć, bo tam księżniczkę ukradł. Najpierw do nich zagadam. Może to kumple Liny. Znudziło ci się oddychanie prostym nosem? Szoruj stąd! Mordeczki, ludzie Hansena się na was szykują. Proponuję spierdalać, póki się rozstawiają. Kurwa, niby skąd to wiesz, co? Stupy, nie interesuj się. Stupę, żebym was policzył i obczaił wasz sprzęt. Ale jak pierdolę, w zeszłym roku odstrzelili mi blatnego. Dobra, spadamy stąd. Nie płacą nam za nadstawianie karku. Słuszna decyzja. Puk, puk. Co? Nie ma jej. No, nawet mi się tu podoba. Jeśli Lina nakryje mnie na włamaniu, trudno ją będzie urobić. Lepiej poczekać na nią na zewnątrz. Dalej, bo chciałem się ruszyć. A skąd ona przylizie? Może coś jeszcze znajdę tutaj. To się wjebał. Jaki wyrok! Ostry klimat tam jest. Dobra, czekamy za Liną. Sypnij jakimś grypsem z branży. Błagam cię, nie sufleruj mi. O, biedny śliczniusi stalker. Ile ty tu już czekasz, co? Od wczoraj? Podpisać ci się na klacie? A w ogóle to gdzie moja ekipa? Mieliśmy kręcić, a oni się ulotnili. Ha, no co za amatorzy. No nic, chcesz autograf? Idzie zrobić fotę? Bo bym zrobił fotę po prostu. Na ten. Jestem headhunterem wytwórni BD Syndicate. Masz cholerne szczęście. Chcemy zaproponować ci angaż. Na początek zrobimy pilot nowej serii. Jeśli chwycisz. O właśnie. Tylko. Będziesz mieć fajną chemię. O właśnie, taką fotę sobie zrobimy. Współgwiazdą lecimy z produkcją. Typie, zwolnij. Może jestem łatwa, ale nie jestem tania. I zawsze kasuję zaliczkę. Żaden problem, przelewam. Wow. Wiesz, jak zrobić wrażenie, co? Jeszcze ja robi no, wrażenie. Mamy umowę. Jasne. Przyniosłeś scenariusz? To ma być improwizacja. Zagrasz na wyczucie. Wysyłam ci adres. Spotykamy się wieczorem na miejscu. Shank? Myślałem, że będzie w tych z tymi niebieskimi oczami w sumie. Kurde. Mi się dobra fota zrobiła. Producent będzie tam na ciebie czekał. Dobra, to ja lecę do domu, ogarnę się i zrobię pazurki. Papatki! Chyba się udało, co?
Mi się coś nie udaje. Co, mam wrócić teraz? On tam siedzi cały czas. I co? A to będzie tam siedzieć? Ile ja tu będę czekał teraz? Ciekawe, czy stąd skok wiary byśmy zrobili. No i dobra. Poczekaj do jutra. A czas. A dobra, można było przewinąć. Już nie będziemy tutaj. O. Można motora wezwać? Gdzie ja miałem te? Dobra, niech jedzie to. Szybciej tam wjedziemy, nie? Ja cały czas w tym. Gajerze cały czas. Wolę, Wojto. Co jest z tobą nie tak? Nic, wszystko jest okej. Gdzie były te schody tam do góry? Tu. Nie, on fajnie potrącił, nie? Nie, czyli te papy. O Boże. Tam już nie idzie wjechać, no dobra, trudno. No i co z tego? Co? I nawet buty po mnie zgapiłaś. No i co teraz? Wstydna lafierynda. Ja tego tak nie zostawię. Mój wizerunek jest chroniony prawnie. Do usranej śmierci się nie wypłacisz. Mój wizerunek z paślaku? Twój? To repusia, laczki, oksy, wszystko robione na zamówienie. Lina Malina, znak towaru zastrzeżony, pieprzona imitatorko. Słuchaj, to wszystko jest bardzo dziwne. Co ja mam tu właściwie grać? Panowie i panie... Reżyser na planie. Zaraz to ogarnę. O, super, że jesteś. Chyba mnie zminimalizowała. Dobra. Wysyłam ci kwestię. Po prostu przeczytaj na głos. W porządku, mamy. Hej, Lina. Śledzę twoją karierę od samego początku, od tych wariackich, amatorskich braindance'ów z bikerami z Badlandów. Mam za sobą trudny okres. Życie mocno dało mi się we znaki. Tylko w twojej skórze mogę odpocząć. Dzięki za świetny content. Wiem, że wkładasz w te nagrania całe serducho. Oddany fan Edgar Tool. Hej!
Wyglądasz całkiem jak Lina Bo Malina. Bo jestem Lina Malina. Słuchaj, wiem, że w życiu różnie bywa i czasem najłatwiej uciec w jakąś komfortową iluzję. Ale musisz otrząsnąć się z tych urojeń. Dla własnego dobra. Kurwa, czy to ma być jakiś żart? Zrywamy z formularnymi konwencjami narracji. To art house, studium labiryntu ludzkiej duszy. Co za amatorszczyzna. Spierdalam stąd. Shang, kurwa. Sprzedała jej więcej brain dance'u. Dzięki za pomoc. Zaraz się rozliczymy. No i co jest? Chyba nie wyszło. Cześć, Tul. Fajnie, że jesteś z nami. Z powrotem? Dobra, udało się jednak. Co znaczy, kurwa, z powrotem? A później ci wyjaśnię. Nie będziemy prać brudów. Przy udało się. No i fajnie. Co tam masz ciekawego? Dobra, nic od niego nie chcę, ale... No ale fajnie, dobra, zrobiliśmy to zadanie. No i gitara. No i będziemy sobie szukać potem następnych zadań, nie? Chociaż na następny raz to mam coś dla was, więc no tu też zadzwonimy do Rida, więc kiedyś zadzwonimy spokojnie do niego. To już na sam koniec zadzwonimy do niego, zobaczymy jak to się zakończy. Także słuchajcie, Dziena, trzymajta się, na razicho i oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia na lajtach. Także bajo, cześć. Distance, never knowing which way's up, down. It's never what it seems.